Darmowy internet dla każdego mieszkańca Legionowa, jak przekonują władze miasta, to nie tylko możliwe, ale niemal pewne. W momencie, kiedy technologie stały się tanie i nie trzeba wydawać wielu dziesiątków milionów złotych, żeby taką ofertę przygotować mieszkańcom i naszym gościom, postanowiliśmy się do tego przymierzyć i to zrealizować. Sygnał internetowy będzie rozprowadzany bezprzewodowo i jak zapewniają przedstawiciele ratusza, ma być dostępny w całym mieście. Każdy mieszkaniec Legionowa otrzyma swój login i hasło, dzięki któremu będzie mógł się logować do sieci. Miejski internet nie będzie jednak imponował szybkością transferu danych. Będzie on jednak wystarczający do odebrania poczty i przeglądania stron internetowych. Prywatni dostawcy internetu mogą być więc spokojni. Miasto nie będzie dla nich konkurencją. My nie możemy konkurować, po prostu ta oferta miejska nie może być konkurencyjna w stosunku do przedsiębiorców, którzy zainwestowali jakieś pieniądze, ponosili jakieś koszty. To będzie internet ogólnodostępny, ale to nie będzie internet o najlepszych parametrach, to od razu podkreślam. Nie wiadomo jeszcze, ile wdrożenie tej usługi będzie kosztować. Władzom miasta zależy jednak na tym, aby znaczna część tych kosztów została sfinansowana ze środków zewnętrznych. W tym celu w przyszłym tygodniu do mieszkańców Legionowa zostanie wysłana specjalna ankieta. Od tego, ile osób ją wypełni, będzie zależeć przyszłe dofinansowanie projektu. Ankiety będzie można składać w takich specjalnych puszkach rozłożonych na terenie całego miasta, m.in. w bibliotekach, szkołach. Lista tych miejsc jest dostępna na naszej stronie internetowej, a także w lokalnej prasie. Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety. Bo miastu pozwoli to na ubieganie się o środki zewnętrzne, a sam ankietowany ma możliwość wzięcia udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród. Darmowy internet w Legionowie pojawi się najpóźniej w ciągu 3 lat.